To już 20. jubileuszowa wojewódzka lekkoatletyczna spartakiada młodzieży środowiskowych chówców pracy. Impreza, która cieszy się dużym zainteresowaniem, to rywalizacja w kilku konkurencjach sprawnościowych. Od 95 roku Krośnieński Chówiec Pracy jest organizatorem spartakiady młodzieży, w której biorą udział przedstawiciele z wszystkich jednostek całego województwa. Ta jest rzeczywiście wyjątkowa, bo jubileuszowa. Przygotowaliśmy szczególne nagrody i szczególne wyróżnienia. Obecnie w zawodach biorą udział drużyny mieszane. Jeszcze kilka lat temu z każdej jednostki przyjeżdżały po dwie drużyny. Jedna chłopców, druga dziewcząt. Jest nabór mniejszy do szkół i to jest też związane z tym, że zawodników przyjeżdża z roku na rok troszeczkę mniej, ale to nie znaczy, że nie są chętni. Już dużo wcześniej zapisują się, żeby brać udział w poszczególnych konkurencjach, bo mimo wszystko jest ważne dla nich, żeby wystąpić, wystartować, a już na pewno satysfakcją wielką jest, kiedy otrzymują medale czy nagrodę. Województwo lubuskie ma 11 jednostek organizacyjnych środowiskowego chówca pracy. Jesteśmy taką specyficzną jednostką, która nie tylko uczy, ale również przygotowuje młodych ludzi do wykonywania zawodu. Rzeczywiście rokrocznie borykamy się, jak z wszystkie szkoły, z naborem, z rekrutacją naszych uczestników. Tak naprawdę w niektórych jednostkach ta frekwencja, ilość spada, w niektórych rośnie, ale nie ma zagrożenia, że OHP przestanie istnieć. W 20. wojewódzkiej spartakiadzie drużynowo Krośnieński Chówiec Pracy zajął trzecie miejsce. Rywalizację wygrała reprezentacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania z Międzyrzecza. Nagrodę specjalną dla najlepszego zawodnika zdobyła Malwina Jakubowska z Międzyrzecza.